bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie takie inne danie troszkę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a ja zaskoczę swoich gości. I Wam pokazuję, bo będę robić taki jakby powiedzmy taką późną kolację, o w ten sposób to nazwę. I nie będą to schabowe. Słuchajcie, jak zobaczyłam ten schab, bo to jest schab, ale on jest taki poprzerastany. On nie ma kości, ale jest poprzerastany tłuszczykiem. Każdy kawałek. Kawałki tutaj schabu to są tak około 2 cm, 2,5. Tak, 2,5 cm. Piękne. Przekroiłam je na 4. I słuchajcie, będą to steki ze schabu. Tak, po mojemu będą to steki ze schabu. I steki będę robić na takim urządzeniu. Jest to taki toster, opiekacz. Zaraz Wam pokażę, spróbuję Wam pokazać. O, coś takiego. Tak, nie jest to sponsorowane. Ja już to mam bardzo długo, bardzo fajnie, jestem z tego bardzo zadowolona. I na tym będę piec. Ja już go rozgrzewam i rozgrzewam do maksymalnie największej temperatury, jaka tylko jest. Będzie nam potrzebne, ja mam akurat 4, ale to ile będziecie dawać, to no to wszystko zależy, ile będziecie mieli gości u siebie. Czy może tylko dla siebie zrobicie na kolację. Tutaj mam takie ze 3 łyżki masła klarowanego. Przypuszczę sobie tutaj czosnek. W międzyczasie możecie rozgrzać sobie już opiekacz na najwyższą temperaturę. Także czosnek jest. Do czosnku dodam i do tego masła klarowanego trochę, tak z łyżeczkę, 2 soku z cytryny. O, tak. I zamiast miodu ja dam jedną taką malutką soku z mandarynki. Zamiast po prostu miodu. Jeżeli macie ochotę, możecie dać miód. Wymieszamy. Oczywiście trochę posolimy. Nie solimy wcześniej naszych kotletów. Widzicie, że nic nie robię, dlatego że jak posolę, to one będą mi puszczać dużo soku. A ja nie chcę, żeby one puszczały sok. Teraz popieprzymy ten. Ja sobie już zapalę. Z każdej strony pieprzymy. Popieprzyliśmy porządnie. Tak. Posolimy. Tak. I zabieram Was teraz, bo to już wszystko. Dlatego mówiłam. Na, jak to się nazywa? Przepis na surówkę, którą będę podawać do naszych kotletów, znajdziecie w pierwszym komentarzu pod tym filmikiem. Będzie to surówka z młodej kapusty. Daję sobie specjalnie papier, żeby po prostu nie pobrudzić sobie. Patrzę, czy już się... Tak, już się nagrzało. Kładę jednego naszego steka. Drugiego. Przykryję drugim papierem. O. I przykrywam. Przygniotę troszkę. I około 4-5 minut. Po prostu sprawdzajmy. Ale ja się widzę z Wami za 4 minuty.
po 4 minutach, widzicie, one się już troszkę zarumieniły. Ja je odwrócę, żeby był, o, żeby była taka kratka. Będą bardzo ładnie wyglądać na talerzach. O, tak. I znów zostawiam na 4-5 minut. Jeszcze nie smarujemy naszym masłem z czosnkiem, bo tak czosnek by nam się po prostu tutaj spalił. I jak mówię, widzicie, one się już tak fajnie przypiekły, nie wiem, czy to widać. I dopiero teraz, jeszcze na 2 minutki, posmaruję naszym masełkiem. Po jednej stronie. O. To jak będą się piekły wasze steki, też zależy, jaką macie maszynę i jaką ona ma moc. O. I teraz będziemy pilnować, żeby nam się czosnek po prostu nie spalił. Ale tak myślę, że ze 2 minutki jeszcze je damy. Ale pachnie teraz. I zamykam jeszcze. No i słuchajcie, i moje steki już są gotowe. Chcę wam pokazać. Może tego, czy tamtego, wszystko jedno. Nie wiem, czy to widać. Pięknie upieczone. A jak pachną. I te drugie upiekę w ten sam sposób, więc nie będę wam pokazywać. Tak, niech one chwileczkę powinny troszkę odpocząć i dopiero będziemy kroić. Ale przekroję wam, żeby pokazać, jak mój będzie stek w środku wyglądał. O. Proszę. Upieczony. Ale pachnie. Ale normalnie. Pycha. Mięciutki. Naprawdę fajny. Także jak się wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. A to jak podam na talerz, tak jak zawsze będą zdjęcia, także będziecie mogli spojrzeć, zobaczyć i podać tak samo. Jak się wam przepis podobał, to łapka w górę proszę. I zapraszam na następne moje filmiki. Do zobaczenia. Pa, pa.